Bravo One, Bravo One. Chyba nie można tego używać. Coś tam było chyba w tym, że nie wolno tak robić, co? Bravo One, Bravo One, potrzebne wsparcie. Nie no, dużo tu tych aut jest zaparkowanych. I to wszystkie ludzi? Kurde, czekajcie. Bo teraz tak, albo jedziemy na robotę. Mam taksi, tak? Tylko ten klub kurwa reklamuje. Dobra, czekajcie, bo jest ten. Czy jedziemy na taksówkę, czy jedziemy na narko? Monarko. Ale mogę robić przecież tym. No dobra, czekajcie. Dobrze. Taksi do sklepu. Dobra. I tak jadę do sklepu jeszcze. No chyba. Może mam wszystko. Na chlebek mam. Najem się. Napiję. Dobra. Jadę się przebrać. To raz. Jedziemy się przebrać. Czemu zawsze mi awaryjki się włączają? Jedziemy się przebrać. A co mówicie, że... Wiem, no. A Marychę mogę na przykład? Marychę się da? Czy Marychę też się nie da? A czemu stąd garaż przenieśli? Ktoś wie? Tyle pytań. Dużo ludzi się rozpluło? Tak, Koksik, ale co masz na myśli? Bo nie wiem. W ogóle jakie tu dziwne są linie wszędzie to. O, brzydki dom. Chętnych policjantów. O, ja to nie wiem. Ale broń dostałem przynajmniej od tego. Od tego ziomeczka.
Ten też. Łóżka. Ten też wychodzi. Kurde. O! Ten nie wychodzi. Ale muszka dobrze wyglądała chyba, co? Muszka? Kurwa. Biały z muszką. Chodź, ktoś się przypierdoli, no. Pewno ten outfit. Jakiś kurde gangster. Pan do ślubu. Przestańcie, ja jestem eleganckim wodzicielem taksi. Ale nie no, dybany elegancko jestem. Dobra. Ale nie ma wezwań na taksóweczkę, trzeba jechać. Możemy wybrać pieniądze. Nie no, ładnie wyglądam, kurde, tylko jak na taksówkarza to... Ale jak na taksówkarza to tak powiem wam... Jest ten policjant, ja bym zrobił, kurde, sobie te... Dobra, nie no, trzeba coś zarobić. Trzeba coś zarobić, bo to jest inaczej. Słabiutko tak, bez zarobku. Muszę coś, kurde, tu przyskrobać, tylko... Może gościu mi coś sprzeda. Woda. A czekajcie, może jest ten... Może jest ten, co mi dawał, kurde. Nie ma. A ten? Chyba nie ma. Ten? A Joshua? O. Dzwoni do niego. Patrzcie, jest. Halo? Halo. Joshua? Pomyłka. A to. Do widzenia. Do widzenia. A, bo on ten... Dostał w pierdol i go już... Ta taksówka jest nieźle odjebana. Z tymi felami. Ach, pomyłka. Kurwa, no ta... Ale to nie wiedziałem. Pytałem się was, czy CK dostał. To jest też pomyłka. Gdzie pieniądze resztę schować? Nie no, kurwa, przecież nie pasuje, no jak to wygląda, żeby gościu tak wyglądał i w taksówce jeździł? Kurwa, muszę się przebrać. Przejdźcie! Przejdźcie, powiedziałem. Bez kolejki, kurde, chodzę. Jadę, jadę. Oj, to mi się podoba. Co jest to chyba? Nie tu? Myślałem, że ten dom. Wzywał pan taksówkę? Dzień dobry. Niech pan nie patrzy na mnie. Niech pan nie patrzy na mnie. Pan jedzie pod sklep z ubraniami. Dobra, no już jadę. Pod sklep z ubraniami, tak? Tak, tak, tak. I pan potem poczeka. Dobrze, rozumiem. Strasznie pan wygląda. Pod kolejnym taksówkę. Pan nie widział, jasne? No nie, no nic nie widziałem, no. Co pan, nigdy w życiu. Nic nie widziałem.
Ma pan pieniążki przy sobie, żeby zapłacić? Panie, pan się pyta, czy ja mam pieniążki. Oczywiście, że mam pieniążki. No znaczy, bym po taksówkę nie dzwonił. No dobra, czaję, czaję. Dobra. I czekać tu na pana? Dobra. Tak, tak, pan poczeka. Dobra, to czekam. Ale na czerwono to by mi pasowało pod taksówkę. Kurwa, wyglądam jakbym spierdolił ze ślubu. Nie no, muszę się przebrać. Że wrobiliście mnie w taki... Przecież ja wyglądam jak debil. Jeżdżę w taksówce i... Przecież jak ja się dałem to namówić 5 minut temu? Gościu full biała, jakbym ze ślubu spierdolił. No muszka tu jest, no. Nie no, muszę to zmienić. Nie jest idealnie. Jak już to na czerwono bardziej. Nie no, kasiasty jest, policzę mu z 10 tysięcy. Jak dobrze wyglądam, no ale bez... Kobieto, nie chorchaj mi tu na taksówkę. Kur... Taksówkę przemaluj. Nie mogę taksówki przemalować, bo te taksy nie, bo ja robię dla ludzi. Jak mnie nie wyjebali, to robię jeszcze. Dobra, pani pod sklep z bronią teraz. Dobra, robi się. Długo pan tu mieszka? A wie pan, można by powiedzieć, że kilka dni. Raczej się nie wychylałem. I co, jak się panu żyje? Kurwa, jakiś gość teraz do mnie dzwonił, rozumie pan? No. I się pytał jakiegoś Joshua. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, pierwszy raz mi się to zdarzyło, żeby ktoś, kurde, pomylił numery. No to przecież numer łatwo, cyferkę zmienia i... Zmienia się cyferka i tak jest, nie? Ja właśnie... Słyszałem o tym Joshule, no mam nawet tu jego Vanilla Club na taksówce. Że co pan ma? No Vanilla Club. To co z tym klubem? A nie, Unicorn. Czy jakoś tak, nie? No, no, no to... wiem, no, no wiem, że on no. Tam był właścicielem, słyszałem. No i płacił mi za reklamy, znaczy nie wiem czy mi, no. Na taksówce mam. Ale kurde, nie mogę go spotkać. Aha. No to ciężka sprawa panu powiem, kurde. Jak pracodawca się nie pojawia. Dobra, czekać? Pan poczeka. Tak, tak, ja zaraz coś panu powiem o tym Joshule. Dobra. Ale taksówkę mam odjebaną, no nie powiem. Te fele to mi się tak, kurde, podobają. To tak pasuje. To w ogóle jakaś śmieszna sprawa, że da się te taksówki przemalowywać. No patrzcie, kurwa. No przecież to jest... Taksóweczka to jest to jebana. Jeszcze zawieszenie. Da się zawieszenie dać? Nie pan, daruj mi tą informację, że on kurde wykitował. Jak to wykitował? Ja mam opinię dla pana. Znaleziony został martwy w klubie. O kurwa. No to chuj, nie po prostu. Muszę numer usunąć. Ja mam pytanie i prośbę. Czy powie pan mi, czy ja dobrze wyglądam? Mam pana ocenić, tak? No, tylko muszę wyjść. To chyba takim czymś to kobieta powinna się, kurde, zająć. No, ale nie ma kobiety, to chcę się pana spytać. Nie no, jest pan ustawiony elegancko bardzo, ale kurde, czy to na taksówka, to tak wypada? A teraz? Panie, pan wyglądasz, kurwa, jak ten. Jak jakiś mafioza. Jakiś przywódca, kurde, mafii. Nie no, tak to nie. No i wiedziałem, że tak będzie właśnie, że jak się ubiorę, to mnie wszyscy będą z jakimś mafiozą mylić. Później przychodzi jakiś... No jak jakiś don pan wygląda, kurde. Później niech pan z jakieś luźne ciuchy, wygodnie się pan ubierze, dresiki se wrzuci, kurde, a nie. No, a później przychodzi cały do dzień w taksówce. I mówi, kurwa, że mam koloru koszuli tego nie nosić, bo to jest jego. Panie, niech się pan uspokoi, tam pan słuchaj. Niech se pan jakieś shorty ubierze, kurde, jajka przywietrzy, przecież tu też, kurwa, gorąco w tej taksówce, nie? No, okno otwarte. Gdzie wieś teraz? Wie pan co?
Pojedziemy chyba z powrotem pod ten, pod dom. Pan tam mieszka? Tak, tak, tak. To pan A pan długo już tu jest jeździ na taksówce? Centrum. No, od wczoraj. Aha. A ale skąd no. taki kolorek na taksówkę? A wynajął mnie jakiś gościu. Jaki gościu? No jakieś typy, no. Nie wiem, nie mogę panu mówić, bo powiedzieć, że nie mogę nic mówić na ten temat. No takie jakieś poważniejsze. A. To co jakaś kurde tajniacka firma. No nie wiem właśnie. Ale no nie mogę dużo mówić. Ile tam wyjdzie za kurs? No z 15 tysięcy, nie, bo to po prostu jeszcze. Dobra, pan poczeka chwilę. Nie ma problemu. Może pan dać 20, bo mi ledwo coś się powodzi, no powiem szczerze. O, jeszcze raz pan powtórzy, bo kurde miałem za głośno w głowie. 15 tysięcy. Panie, ile? No panie, no wie pan, że ciężko w tej robocie, a pan z postojem panu... No ale pan ochujał chyba, 15 tysięcy taki kurs. Podjedziemy pod bank, co? No dobra, podjedziemy pod bank, ale ja tutaj kurwa nie widzę 15 tysięcy, taki kursik drobny. No panie obywatelu. To co to jest kurwa ta taksówka? Ja jeszcze rozumiem, jakby pan kurwa limuzyną po mnie podjechał. Ale sprawdź, że oj, nie to unosić. Chyba... Taka kurwa firma, panie, i co? I tak cienko płacą? No że jak tyle cienko, pan zbiera za kursy? No trzeba sobie jakoś narabiać, no to chodźmy, wyjdźmy. Ale proszę pana, jestem szoferem, niech pan zobaczy. Mogę panu na przykład torby schować tutaj do bagażnika. Mam poczekaj, ja sobie... Muszę se zapalić, nie? Bo się zestresowała normalnie. Już tak się, tak mi dzisiaj nie podskoczyło. Proszę pana, jestem pańskim szoferem, niech pan zobaczy. Usługi pan ma. Ma pan nawet z bagażnika pan mógł skorzystać, jakby pan chciał. Mogę panu kogoś przewieźć. Panie, 15 tysięcy to ja mogę panu kurwa za cały dzień zapłacić. Bo te 15 tysięcy nawet pan tyle na ten swój garnitur nie wydał. Dobra, to 20 tysięcy i jestem do pańskiej dyspozycji. Za cały dzień. No, oczywiście, że tak. Dobra, ale to płacę. Ach, chuj, dobra, zapłacę panu teraz. No i super, to mi się podoba, powiem panu. Dyskutujemy o konkretach. To mi się podoba. A pan mi powiesz, wie pan co, ale to przesiądziemy się chyba na moje auto w takim razie. No nie ma problemu, i tak wezwań nie ma to. Mogę służyć. To co, spal pań faję, bo wpłacamy, żeby się pan nie rozmyślił. Dobra, dobra. Ale taksóweczkę ładną mam, co? Fajne sobie no, zrobiłem. Ten kolor taki ni w pizdę, ni w oko, bym powiedział no, szczerze. Kolor się nie podoba. Ja bym go przemalował na pańskim miejscu. No dlaczego? Nie mogę, to taki odstrasza jest. Trochę ten kolor, wie pan. Odstrasza? No ja słyszałem, że tam kurde... Naprawdę? W podobnych barwach jakieś inne samochody jeżdżą. Ale inne taksówki nie jeżdżą, bo jak jeżdżą, to mam dzwonić po kierownika i kierownik przyjeżdża i załatwia problem. I nie jeżdżą już te taksówki innymi kolorami. Dobra, wie pan co? Musimy zrobić inną misję. Jaką? Ja muszę jechać do domu po pieniążki. Mhm. I potem będziemy musieli podjechać do kolegi, zrobić wymiankę, że tak powiem. Dobra, a będzie więcej płatne za to? Bo to są inne pieniążki, wie pan. No, a Słucham? Będzie za to więcej płatne? Tak, tak, tak. No to w takim razie 30, nie? I byłoby okej. Dobra, dobra. No dobra, to jedziemy. 30 koła, fajno. No i będę do pana dyspozycji po prostu, no. I ładnie już wyglądam, to wie pan. Dobra, gdzie jedziemy? Wie pan co? Pojedziemy pierw na garaż. Przesiądziemy się w moje auto. I potem pan będzie moim autem z powrotem już prowadził. Dobra, w porządeczku. To tu sobie skręcimy, siup. Tu ten garaż nowy zrobili. O, Jeep Shirok tu stoi, widzi pan? Ja się znam na markach to. Widzę, widzę, widzę. Dobra, to ten schować to pański? Mam, tak? Nie, nie, tak, nie. Tak, pan schowa. Dobra, schowałem. O kurwa. Dobra, pan wsiada.
Nie no, zawiozę pana, no ja jestem szofer, panie. No mówię panu, najpierw po kolegę pojedziemy, nie będę tutaj się, wie pan, wynosił, że kurwa szofera mam. No jak, bo daj jeszcze pan, będzie chciał, daj pan żebym mu więcej pokieruje. płacić. Panie. Nie no, daj pan, powiem, nie powiem, że jestem szofer, daj pan. Wsiadasz pan czy nie? Bo jak nie, to wypierdalam. No nie no, dobra, to wsiadam po 30 tysięcy, no wieś pan. Trzeba poczekać na kolegę, bo go z miasta wróciło, wie pan jak wygląda sytuacja. Ja teraz jestem, kurde. Słyszy mnie pan w ogóle, czy nie? Strasznie głośno radio gra, co pan mówi? Wieś pan, wieś! Radio napierdala? Ta, wieś, wieś! O, już nie napierdala. O, o, a że pan kurwa krzyknął równo mi w ucho. Jakiś drineczek będzie podany? A pan tam zobaczy, co tam z tyłu powinien jakoś ten... Jakiś szampanik być. No dzięki, kurde. Cygarko tam chyba też leży jeszcze. No to sobie zapalę. Dobra, gdzie jedziemy? Czekamy na kolegę, bo go z miasta wyrzuciło. No dobra. Ale co? A może ja mam takie pytanie do pana. Pan się w ogóle zajmuje tylko taksówką czy czymś jeszcze? Nie no, tylko taksówką. Aha. A co? Ładnie tu, elegancko. Trochę kwadratowo, ale ładnie. O! Ktoś kamieniem rzucił! Słyszysz? Gnoju! Panie, kamieniem ktoś rzucił! Kurwa, zamknął mnie. Słyszysz? Kamieniem ktoś rzucił! Jesteś? Dobra. Jestem. Kamieniem ktoś rzucił. Jak kamieniem rzucił? No, no, na po drugiej stronie peronu jakaś taka biała śnieżka i wybił szybę. Dzień dobry. Co ty gadasz, witam. No zobacz, że szyba jest jebane. Wybita. Skurwysyny. No, a to jakiś nielokalny musiał kamyczkiem jakimś rzucił i spierdolił. Krzyczałem, ale... Kurwa. Ricky, powiedz, gdzie ty miałeś tą swoją chałupę? Bo wiesz, ja tutaj mam brudne, nie? Ja bym chciał sobie wymiankę zrobić. A to do mnie? Aha, no, no do ciebie, bo tutaj muszę panu zapłacić. No. To już, już. To dawaj ty. Panie Ricky, ja pana pamiętam wczoraj z tego pod parkingu. Ale to nie w tej chłupie, Ricky, to w tej co miałeś dalej, kurwa. Przecież w tej ostatnio wiesz co było. Jakiej dalej, kuźwa? Czekaj, ja ci... No masz tyle, kurwa, domu, że już nawet sam nie wiesz. No mam kilka. Ty no, Ricky, zarobiony jesteś, chłop. Skąd pan mnie zna? No jak to skąd? Gościu ci mówi po imieniu, no to ci też mówię po imieniu. A wczoraj tak. Mówię ci, że cię na parkingu, kurde, widziałem z jakimś kurnikami, żeś się kłócił czy z kimś. Z tym łysem, kurnikami pamiętasz? Na pewno mnie tam nie było. No jak nie było cię? Co ty pierdolisz, Ricky? Zielone je. Z Diego i z tym drugim. Ale nie, na proteście? Nie no, nie na proteście. Jakim kurwa proteście? Mówię ci, że cię na parkingu widziałem. W dzień zwykły. Żeś z łysym się kłócił. Aha, że tam. Mówił ci, że ci, wiesz, Wysy. Mówiłem ci, że... Że cię cipka, czy cię nie uciska w tych, nie? A, w tych szelkach. W szelkach, no. Zapamiętam. No przecież wczoraj ci to już mówiłem. Też mu tak zawsze mówię, że go kurwa szelki cisną. No. Wszyscy kurwa, nie wiem, zalatani wy jesteście, nic nie pamiętacie. A później kurwa, że my tak... No kurde, no. Mówią. Tyle pracy jest, że masakra. No. A później my tak... Pan to się czym zajmuje? No ja... taksówkarzem jest. Taksówkarzem jestem. A. I... No ale coś mam, mi się kurwa nie wierzy, nie? Że ten... To dla pana że tylko taksówką pan robisz. Różnie. Ogólnie na taksówce. Poznaj miasto, bo jeszcze nie znam całego. O kurwa, co to jest? O ja pierdolę! No nie no, tak to się bawić nie będziemy mieli państwo. Głowa co to kurwa było? Boli.
No jak to, co to było? No przyjebałeś pan w jakiegoś jelenia czy coś? Nie, jelenia, nie, kurwa. Co to było? Nagle się pojawił samochód. W porządku. Halo? Halo? Wszystko w porządku? Halo, żyje pan? Żyje pan? Spokojnie. Oj, gdzie? Kurwa, jedziesz. Żyje pan? Halo? Ty chyba człowieka zabiłeś. Słyszysz? Na ty, że mi ciuchy pękają. Chyba człowieka zabiłeś. Się, chyba jest dobrze. Dobra, to tam nieważne. A, tam zabiłem, głowa go boli. To nie wiem, nie wiem. Nie wiem, bo ja czasu nie mam. A już tam nie ten. A czym ty nie się gadaj, tego zajmujesz? Nie gadaj, czasu nie masz. To ja? No. A różne, różniste rzeczy. Pytam się wszystkiego. A pan z kitą? Słucham. Czym się pan zajmuje? Panie, ja się wszystkim zajmuję. Gdzie są pieniążki, tam ja jestem. To dobry kontakt. Musimy sobie zostawić ten kontakt chyba, co? Tutaj mam... Tu mam skrytkę. To ty, no, kurwa, dobrze. Nie powiesz, geniuszu. Gdzie są pieniążki, tam jest pan. No i ta sekunda to jest to. To jest to, co lubię. A powiedzcie mi, czy jak są ci policjanci, to co? To wtedy można coś robić, czy nie? Ale co takiego? Ale co takiego bym pan chciał robić? No na farmę jeżdżę, dorabiam sobie. Tam u farmera się zbiera różne rzeczy. To są, ale... różni farmerzy, panu powiem. Nie, no ja na tą lepszą farmę. No to tam, ja, to pan mówi. A na tą lepszą farmę? Myślałem, że pan jeździsz do ciotki, na pomidorki. Na pomidorki jeździłem, ale mnie jeden zaprowadził. Jeździ za noc. No, mówię, tak właśnie jest. No i co się stało z tym całym Joshua? Niech pan opowiada, bo mnie pan nie skończył. Panie, słyszałem, że go znaleźli, kurde, w tym... z prętem w głowie i ten pręt był wbity w ścianę w jego biurze. Jak to? No tak to, ktoś go, kurde, kropnął. Dawaj, tutaj mam skrytkę. Ale za co go kropnął? Ta. Za co go kropnął? No komuś podpadł, panie. Komu? Wie pan? Panie, jakbym wiedział, ten panu powiedział. No właśnie. Na górze tam miałeś, nie? Tak. Ładnie tu macie. A, dziękuję. To pana? Wszystko? Nie no, wszystko nie, ale częściowo. Kurde, co to jest? Tej dzierżawie pełną część. Co pan tak sobie chodzisz? A, udaru dostał? Nie, nie, wszystko w porządku jest ze mną, co? Gdzie pan jest? A, myślałem, że pan udaru, jestem. Kurde, dostał. Tak pan sobie poszedł, co elitę sprawdzić? Zwiedzam sobie. Czy to cyfra plus, czy nie, kurde? Patrzę sobie, co tu można. Można tu do środka drzwi otworzyć? Można rączki do góry podnieść. Ja? Co pan? A nie. Łapki, kurwa, łapki. Ale niech pan podskoczy. Mień się nie w dwa. Kurde, panowie, spokojnie. Dobra, stój w miejscu. Spokojnie, panowie. Dobra, weź, słuchaj, no. Kurwa, gadaj. Co to, kurwa, po pierwsze, co to jest za kurs, kurwa? Co ty za taksówkę masz, że 30 koła, kurwa, chcesz ściągnąć? Kazali, powiedz. Tyle brać. A! Moje ręce. Zabierz mu telefon. A pieniędzy panu nie będę. Dla kogo pracujesz? Chociaż nie przydadzą się w sumie. Dla kogo? Dla kogo pracujesz? Nie no, panowie, nie bierzcie mi...
No zabierz, oddajcie to, weź pan, kurde. Słuchaj, powiem ci tak. Szkoda tego twojego kurwa garnituru. Poplamić go. Nie obrabiajcie mnie, ja biedny jestem człowiek. Dobra, dla kogo pracujesz? Długi mam. Pytanie. Nie wiem dla kogo, no dla jakichś... Jak każdy, kurwa. Nazwiska. Nie znam nazwisk, nie mam nazwisk, nie mam żadnych nazwisk. Opis. Mów kurwa. Coś, kurwa, chcesz żyć czy nie? Podawaj jakieś informacje, coś jak cennego. Jak powiem wam, panowie, jak wam powiem, to mnie zajebią, no co wy? No, ktoś musi najpierw Słuchaj, to robić. Słuchaj, ktoś musi cię zajebać, skoro, kurwa, tak gadasz. Albo to będę ja, albo oni. Jak, kurwa, powiesz coś mądrego, to jeszcze pożyjesz. Ja słyszałem, że tu palce obcinają, więc nie wiem, co tam preferujesz. Powiem ci tak, złotówiarz, tak, kurwa, zwykła złotówka się tak nie ubiera, więc coś gadaj. No przecież mówiłem, że miałem przyjaźń, ja się tak ubrałem, bo chciałem zobaczyć, jak wyglądam, mówiłem panu. No kurwa, dla no nikogo nie robię, no dla siebie. Taksóweczką no, jeździ z urzędu. Pierdolny, ty. Mam papiery. No, słuchaj. Dobra, spokojnie, spokojnie. Słuchaj, kurwa. Ale liścia ci mi zajebie, moje rzeczy, nie? Dogadamy się! A! Gardełko trochę. A! No dogadamy się! Kurwa. No to słuchamy. Mów coś teraz. Dla Diego pracuję. Dla kogo? Kłamiesz. Nie kłamię. Dla Diego? Kłamiesz, przestań pierdolić. No nie kłamię, mówię szczerze. To jest mój łącznik. Diego jest górnikiem. Łącznik z bazą to jest mój. Spokojnie. Jaką? A, te, Diego. A Diego niby jaką, z kim pracuje? Kurwa bazą? Chyba kurwa łącznik on, z biblioteką. On jest kurwa łącznikiem. On jest... On tą pracę legalną, tą... Słuchajcie panu, kurwa, no szanujmy się. On... No szanujmy się, właśnie. No to właśnie, ta praca legalna, co on wykonuje, to jest kurwa tylko przykrywka. A czym się zajmuje? On werbuje ludzi. No. On gada... Walisz w chuja. On... Jak kurwa dobra, czekaj, walę daj mu w gadać. Chuja, no co pan... No, mów, on mów, on mów, cały mów. Czas taki gadatliwy podchodzi do każdego i werbuje ludzi po prostu do roboty. Do jakiej roboty? To do jakiej, no? Do promowania. Czego? No na taksy się jeździ i kurwa się bierze... I co, i macie zwykłych klientów, ta? Dużo pieniędzy się po prostu bierze, a jak ktoś nie chce płacić, to się go zamyka i wzywa centralę. A centrala to kto? No nie wiem, przyjeżdża taki gościu w masce. Jakiej masce? W diabła. Diabła, ta? Jaki ma głos? Nie wiem, jaki ma głos, taki dosyć... No nie wiem, jak to określić. Jaką ma maskę? Bo nie słyszałem. Diabła. Aha, czyli czerwony. Ale oddajcie mi chociaż tę wodę, chlebek, bo ja naprawdę ciężko zarabiam. I te 2000. Dobra. Nie zmieniaj tematu. A jak jest ubrany? Oprócz maski. No to ma takie... czarną taką, jak taki policjant, co mnie wczoraj zatrzymał. Taki bojowy. Taki bojowy uniform ma czarny. Aha. I co, macie zwykłych klientów i po prostu dużo od nich bierzecie, tak? No tak właśnie jest. A nie wozicie się... żadnych kurwa nie wiadomo kogo? Nie no, wozić to nikt... Nie no, nie, chciałem... Coś pierdoli, coś w chuja wali, no kogo kurwa. Mamy coś się innego? Gubi w tym, co gada. Nie no. Ja na taksówce robię. Ja nawet... Może on nam chyba już więcej nie powie. Ja bym mu pierdolnął, jeszcze parę... Ale miś, za co panowie, no wyśpiewa. Współpracujesz, że... Oddajcie chociaż te rzeczy, no, tę broń to sobie zatrzymajcie, ale... Ten chleb, zestaw, wytrych, to naprawdę to ja na to ciężko robię. Ludzie... Tańcą. Bardzo ciężko, oszukując, kurde. Jak ja oszukując? 30 tysięcy za kurs, wchodzi się kurwa. Na taryfę, to się... Panowie, no... Ty... On do mnie, że on moim szoferem, ja mówię, że ja na początku poprowadzę, nie? On się rozjebał z tyłu, kurwa, kanapy, on do mnie... Jedź, kurwa, jedź, rozumiesz to? On ma być moim szoferem i do mnie pierdoli jak do szofera, rozumiesz? Nie no, bo... No, kurwa. Poczułem się troszkę, no i szampanka się napiłem. Sorry, w kieszeni dobra. Zalegało. W porządku. Dobra, koniec tej zabawy. Jakieś ostatnie życzenie pan ma? No jak ostatnie życzenie, no, panowie? No... Zaraz pan aniołki zobaczy. Dlaczego aniołki? No, pytaj się, czy drinki są kurwa w aucie, to w tam... Panowie, tam no nie zabijajcie mnie, no... Powiedziałem wam wszystko, co chcecie wiedzieć.
Dajcie te Dobra, moje rzeczy. odsuń się. Ale w sumie kurwa nic nie powiedziałeś. Tylko telefon mu zabierz. Ojechało coś. A! Dziękuję bardzo. Kurwa. Wziąłeś telefon? Jeszcze sprawdzę. Dobrze, że nic nie sprzedałem. No nie sprawdź, no, sprawdź, bo to wiesz, to. Kurwa. No, powiem tylko jedno, no szkoda marynarki. Bo to się nie spierze za chuja. Ale mi wbił. Kurde, mać, no. Szkoda IQ. Szkoda IQ, kurwa, no. Nie mogę martwego przeszukiwać. Ale zabierałem, bo mu wszystko w sumie zabrałem. A ja to przeżyję, czy nie? Poczekaj. Sprawdź w ekwipunku. Możesz go chwycić? Nie mogę go chwycić. Ja to przeżyję, odsuń się. Czy nie? Czy ja już mam teraz... Masz jeden telefon, czy dwa? Ale to teraz mam CK, pa. Czy co? Chwycisz go? Nie będę pamiętać. No ale to pamiętać to wiem w regulaminie, ale... Mogę. Czy żyję, czy nie? Nie. Kurwa, dobra, zajebał chuj mnie. Tam niech leży, kurwa. O, poszedł. Gdzie on kurwa jest? No ja go trzymam. Dobrze, że nic nie kurwa, powiedziałem. Kurwa, krętacz mnie na 30 tysięcy chciał zrobić. Ale to kurwa mać. To... Ja rozumiem, jakby powiedział mi, nie wiem, 3-4. To jeszcze bym mu kurwa na piwek dał, nie? A to jak bo tu się fajnie się zachowywać? Gadało, gadka to co? Fajnie, kurwa. Tutaj się mnie pyta, pan może by mógłby mnie pan ocenić, kurde, jak wyglądam, bo tutaj się ludzie śmieją, że jakaś Stary. Mafioza, nie mafioza. Oni są przeszkoleni, wiedzą jak podejść. Tak, tak, ja też tak myślę. Kurwa, no ty potem kurwa. Wsiada mi na tył na kanapie, rozpierdala się, on się pyta, czy jakieś drinki są, rozumiesz? I ja mówię, tak, jest kurwa szampan z tyłu. To się napił. I zaczął chlać tego szampana jebany. Tfu, kurwa. A tu do wody się go wiebie. Noż kurwa mać, co? Jeszcze mi szybę wypierdolił pewnie. Pewnie to on wypierdolił, tam gada, że ktoś wyjebał, kurwa. Butelką zahaczył, chodź tędy, bo kurwa, żebym nie spadł z nim. Kurde. Jebany ciężki jest, kurwa. Trochę waży. Ach, trochę ołowiu, a nie, nie ma ołowiu w sumie w sobie. Ale kurwa, błoto, o! Ja, no a to i właśnie śmiałeś się z moich butów, ten kurwa. Garnitur, śmiałeś ten garnitur się, kurwa. Śmiał się z moich butów i patrz teraz. Ty, może byśmy go tu wpierdolili, pod to błoto, kurwa, przykryjemy go elegancko, żeby go nie znaleźli. Tylko dobra. Rączkę zostawimy, o. Idealnie. Mówisz? Zostawiają tak mnie w błocie. No spoko, Matyx. Kurwa, leżę teraz tu. To jest. Masek nie mieli, no nie mieli masek. Ale tam kamera była, widzieliście? Tam była kamera na A, tym budynku. Co się stało? Czekaj, bo coś nie mogę go kurde. Na tym budynku była kamera, ja to zauważyłem. Kurwa, ale nie wiedziałem, że mnie. Dobra. A nie jest, bo tu kurwa coś dostałem na trzecie oko, wiesz? Tak. Ja ten. Ja nie wiedziałem jak to zrobić, kurde. Nie wiedziałem, że tam jedziemy gdzieś, wiecie, ja to jestem świeży i nie wiedziałem, że oni mnie wywożą. Ale chuj, już nie wjeżdżam, to nie wchodzę do żadnego auta. No nie no, zapomnę to na pewno, nie mogę tego pamiętać. To są pseudogangsterzy. Mogłeś ścianę... Wiecie co? On miał broń chyba. Ten gościu miał broń, tylko u mnie on nie miał broni, to się zbugowało. Jakbym wyciągnął broń, to on by mnie odjebał. Nie no, tak to nie można, bo to arma. Cześć, bro, cześć, cześć. Ale on miał broń chyba, cześć, Farcake. Jak go medyk podniesie, to pamięta wszystko. Ale no nie, kto mi ma pomóc? I co teraz mam zrobić? Trochę przypał. Ta, tylko nikogo nie było. Nie ma, ja dzwoniłem wcześniej do magika, do Estebana.
Gisik, ale no jak, no tak o, tak z dupy pytać się, czemu tu przyjechaliśmy? No skrytka, no. Jak dałem się, no co, nie cię nie dałem. Jeszcze mi kurwa... Kurwa, no. Zajebali mi wszystko. Kurde. Muszę wziąć te brudne pieniądze i pojechać po giwerę tam. W domu tam mam jakieś hajs. No, postaćmy się zgodę rejestracji, no. Szkoda tego chlebka i wody. No szkoda tego chlebka i wody, bo teraz muszę je kupić na nowo. A że jak wniosków dużo nie mam, to mi trochę tego szkoda. Ma ktoś szota z akcji? No pewno jest w klipach. Spróbuj iść na policję. No nie mogę, nic nie pamiętam. Wiecie jak to jest. Jak 15 minut nie pamiętasz, to że rozmawiałeś z tym typem, później nie pamiętasz? Tak też nie, no. Oni mnie po to zabili, żeby nie mieć świadków, nie? Jak mnie ktoś widział, że wsiadałem, to wtedy mógł mi... Jak mi ktoś przypomni, na przykład, to tak. Na przykład podejdzie do mnie typ i powie: widziałem, że wsiadałeś do Bentleya. I mogę sobie przypomnieć, że wsiadałem do Bentleya, a później mogę nie pamiętać. I na przykład wtedy idę na policję i mówię, że pan mi przypomniał to, pan mi powiedział, że wsiadałem, a ja nie pamiętam, tam na przykład rano się obudziłem w szpitalu, nie? Nie wiem, co się ze mną działo i nie mam żadnych dokumentów. Nie no, robcie muszę, bo cały czas to sama postać. No nie wiem. No mi to akurat... Akurat regulamin to znam, no. Tylko mogą być jakieś inne, na przykład. No nie, też haku, tak nie mogę. No bo, patrz haku, oni po coś mnie zabili, nie? Tylko... No nie musieli zabijać, bo to jednak, wiecie, zabicie człowieka jest. No tutaj na strefie to tak, wiecie, zabójstwo kogoś to jest, wiecie, taka... Ostateczność. A przecież ja nic nie zrobiłem takiego, nie? Nie powiedziałem im, że... No chyba, że oni po kolorze taksówki. Ale no to też... To też ja nie wiem, no to ja jeżdżę, bo tak, wiecie... Nie no, rozjebać to się nie rozjebie, kurde. Kurde, leży w błocie. Szkoda, że się nie da obracać na przykład, czy coś, to bym sobie patrzył. No nie mogę nic powiedzieć. Napisz do mnie, Pablos, na pewno, na tej się to ci odpiszę. Znaczy Blood i Powód mieli, nie mieli masek. Pamiętam tego typa. To wszystko przez ten garniak. Mówiłem wam, kurwa, że wyglądam jak pajac w tym garniaku i że ktoś się przypierdoli. To pierwszy kurcy się... Forkę jak napisz na Steam, tylko daj ID swoje drodze. Cześć, Unka. Kurde, minuta.
Tu poleci chyba na czasie. Dorian Lund. Na głównym do Johan transportu do hospital. No co mam zrobić, kurde, no jak to ją? O kurwa, co teraz? Halo! Halo, czy ktoś mnie słyszy? Halo! Panie doktorze! Halo! Ja pierdolę. Jak leć? Kurde, nie da się jakoś samemu postać. O! Co się dzieje? A to się nie da nic zrobić. No jak mam zejść? Nie, no nie mogę, nie da się chodzić. Nie da się ruszać. Jak się próbuje ruszyć, to on się tak dziwnie przekręca. Oj, Dorian, Dorian. O, witam. Dziękuję. Trzymaj. Nie ma sprawy. To mi się podoba. Po 200? Po 250? Obudziłem się dopiero. Kurde. Budziłeś się dopiero? W szpitalu akurat? Ale lipa, coś ty wczoraj porobił, pewnie nie pamiętasz. Kurde, nic nie pamiętam. Coś mi wstrzyknęli chyba w tym szpitalu. Ten obrykę to... A ty miałeś czarną G-klasę przypadkiem? Nie, przerobiłem ją sobie na białą. Ale... Moją nie, bo stała pod mieszkaniem jakaś czarna, wiesz? Myślałem, że to twoja. Ale mi banszy zmienili, kurde. Ale coś, ma, no, coś mi się przypomina, bo coś jechałem świta? Bordową, to jest twoje? Czekaj. Bordową taksówką. To jest twoje? To jest twoje? O, byłem tutaj. Nie, to nie moje. To jest twoje? Jechałem tu bordową taksówką, tu parkowałem. Zlecenie tu miałem! Bordowej taksówki nie widziałem. O, przypomina ci się amnezja. No, zlecenie tu miałem, ale już się pamiętam. No nie, no co ty, to nie moja taksówka. Miałem tu zlecenie, bo klienta, bordową taksówką. I gdzie jest moja bordowa taksówka? No właśnie nie wiem. Trzeba sprawdzić na parkingu, bo jak... Tak to lipa, kurde, jak tak to musisz czekać do zaśmienia, mordo, wiesz o tym? No właśnie, to chodzi, to jest z tym jest problem. Lepiej nie. Ale mi dopierdolili Banshee, patrz na to, patrz jak to leci teraz, patrz jak to leci. Kurwa, rozjebiesz się zaraz. Stary, uważaj! Ja pierdolę, co ty robisz? Lecimy, to... zapnij pasy, kurde, lecimy! Kurwa, Esteban! Ty, ale ty jesteś... Wow! Wow!
Dobrze było, co Dorian? O kurwa. Ale masz tego, zombiaka tutaj. Ale zapierdala. Haha, no. Bansznie to kurwa zrobione. Widzę, że nowe paliwo przyszło, kurwa. Co ty tam? Lotnicze, lotnicze, Dorian. Lotnicze, kurwa, skrzydeł brakuje. Lotnicze paliwo, Dorian, no co ja ci poradzę? Ja pierdolę. Jak to za dupca, przecież... Kurde, ja posiki będę tym robił. Nie no, teraz to cię żaden radiowóz nie dogoni. Jak to zapierdala w ogóle? Teraz to zobacz, czy masz taksówkę. No, teraz sprawdzę. Lambo policyjne będą wyciągać na mnie, kurde. A mają Lambo? Mieli, pewnie dalej mają. O kurde. Trzeba uważać, kurde. O, no jest. No jest. Widzisz? I zajebiście. No, no to kocur. Tak, do zobaczenia później, jest. Dorian, trzymaj się. No, do zobaczenia, cześć, cześć. No, na razie. A ten Esteban szybko gada. Ale ten... Ten Esteban szybko gada, nie? On tak szybko wszystko robi, zawsze jak z nim gadam przez telefon, to też on tak szybko tak gada. Tak mu się śpieszy, tak, zawsze. Tak szybko. Tak szybko. Zawsze tak mu się... Tak szybko gada, zawsze mu się tak gada. Ale spokojnie. Muszę pieniążki kupować. No teraz to już w ogóle. No weź kurwa! Gościu, wypierdalaj! No wąt! Dobra, kurwa. Cwelu. O. I dostałeś pierdol. Dobra, przejdźcie. Przejdźcie, mówię. O kurwa. No i co kurde gościu? Nie umiesz trafić? Jeb kurde, nowy sierpowy siup. O kurwa, żeśmy się stuknęli. Dobra. Ludzie się pultają wszyscy tutaj. Jak morderka na żołapie. Kurde, zawsze ich chcę przesunąć. Dlaczego mi zawsze bije postać? Jak zrobić, żeby on ich tak przesunął? Jak zrobić, żeby ich on tak przesunął, wiecie, tak ich szturchnął? Bo, gdzie jest sklep? To nie jest ten klub znowu? Kurwa, taki miły byłem. Klucze tam trzeba wyciągnąć.
Spotkamy się. Dobra, już jadę. Pogadamy normalnie. Dobra, okay. No, na razie. Na razie. No i się rozłączył. Mówię, tak szybko gada, kurde. Niesamowity. Dobra. Dobra. Gościu! Wyjebał się na ulicy. Co za typ. Jak się rzucił. Jestem. Kokainu? Kokainu? No, no, bo John mi ten, John mi, słuchaj, nie wiem, słyszałeś? No, ja sprzedaję narko, później pisze, że się spotykamy, daję mu brudny hajs, on mi daje normalny, nie? Aha, okej, okay. A ile ci daje? No, daje mi 90 kokainy, z czego ostatnio dało mi 22 tysiące zielonych, a ja mu brudnych 40 Aha. dałem. No, to spoko, dobra, wiesz, jest Eclipse Towers? Tam na północy, o tam, w tamtą stronę? Tam, o patrz, tam, o tam się Eclipse jedzie. Eclipse Tower? Tam jest Eclipse Towers. Tak, Eclipse Tower, tam obok jest garaż, wiesz, przy chacie. No dobra, wiem, no chyba. Dasz radę tam podjechać? No, mogę podjechać tam jeszcze. Ja ci dam koksu trochę. Dobra, dobra. Spoko, nie ma sprawy. Gdzie mam jechać? Eclipse Tower. Eclipse Tower. Eclipse Tower. Tu są trasy. Eclipse Tower. Ej, ej, kolego! Nie jeździ tą taksówką. Czekajcie, zaznaczę sobie na jakąś wieżę. Eclipse. Tu chyba. Bo on mówi, że obok garażu. Dlaczego te boty w ogóle się nie zatrzymują? Jak widzą auto przed tym, no bez jaj. One jadą na pałę tak po prostu. Jestem. No przejdź tam. A dobra, chuj, może być. Ty, bo ja mam pytanie. No słucham cię, co tam? Bo ja wczoraj tam pomagałem Williamowi, nie? I odmówił, że wy do więzienia trafiliście. Ja? Mi nie było tak, że wiesz. On mówił, że... Ja nic nie wiem. Sorry. O, nie było mnie, ja poszedłem spać, stary, nie? Bo coś mnie zmorzyło, wiesz, w głowie. I kurde, pożarę się kimnąć. Także. Nie, to oni może. Ja nic, ja jestem czyściutki, kurde, ja go za tutaj. Nie, bo on się ukrywa w tym domu Majczela za tymi, za drzwiami. I tak myślę, czy on dalej tam stoi i się ukrywa. Magik?
No? Nie, nie ma go już. Mhm, no dobra. To jak wchodziłem tutaj na wyspę, to już go nie było. Dobra. No właśnie. Czekaj, czekaj, jeszcze ci muszę naładować, ty. Jasne, jasne, rozumiem. Chciałem przeczyścić drzwi, bo mi się pobudziły. Ty, wyciągnąłeś się z bagażnika, wsadzić do kieszeni, tak? Już? Tak, tak, tak. No, bo i tak no, będę dobra, musiał dobra. To zrobić, nie? Dobra. Jakie to jest mądre. Jedna brama, druga brama. Do jednej się da wjechać, a do drugiej nie. Kurde. Jeszcze, jeszcze jedna. Okej. Może tu siup? Deptać. Ale za dymka była. Dobra, trzymaj Dorian, baw się. Dobra, no to jakby dzięki. Coś to dzwoń. No to zadzwoni, jak sprawy. Miał brudne, nie? No okej. Dobra. Idziemy to sprzedać teraz. O kurde. Ale mnie zarzuciło. Jedziemy to sprzedać. Kurde, muszę uważać teraz na ogólnie na gości, żeby nie wsiadać z nimi nigdzie. Chociaż w sumie nie wiem, czy też tak można to tak brać, no bo i tak tego w sumie nie pamiętam, no to jakby się ta akcja nie wydarzyła. Chociaż przypomniałem sobie tam tylko jeden kawałeczek z tego. Cześć Michael. Witam serdecznie. Hello. Ile śmieciarek jeździ? Kurde, jakie auto. Korwetta chyba. Wszyscy kupują sobie te sportowe auta. I one tak zapierdalają. W sumie dobra, jedziemy na molo, nie? Jedziemy na molo, to wszystko sprzedać. Siema mordo, siema kukutki, hej hej. Tylko na molo to chyba tu zawsze bija się, tak? Czy co? Może ktoś podrzucę. Nie, na molo chyba lewo. Jedziemy. Huh?
Tu jest dużo ludzi, no. O, coś tu jedzie. Chyba nie chcę. Kurde, no nie kupiłem tego swojego. Nie kupiłem w końcu ten z kapelusza jeszcze swojego. Elegancko. Czy mi się wydaje, czy mi się neony włączyły, czy ja stoję po prostu pod latarnią? Kurde, no. Nie chcą mnie kupić. Tu to wszyscy powinni kupić. Wszyscy... O, ten jacht! A jak tam dopłynąć na ten jacht? Można? Można łodzią? Można łodzią może, czy raczej nie? Czy kupić się da w ogóle? Dobra, jadę po tego gościa. Jadę po tego gościa. A no, tu jest światło, tak lampa. Dobra, jedziemy po tego gościa. Setą. No ja no, Nixon, no to dobre. Kurde. Muszę dzisiaj auto umyć. Tak w ogóle, no właśnie.
Tak myślę, o której by to pojechać, o 15. Nie umyć. Musiałbym tak właśnie pojechać, coś koło tego. Ale chciałbym do tego czasu zarobić coś więcej. Halo. Później mieć te pieniądze. No halo, streamam jak coś. A no okej. Na serwerze Pine Office Gajazdy? No tak mi się coś zdaje, że tak jest. Napiszę ci na pewno na tesie. Witam serdecznie. Ohohohoho. Dzień zapraszam. Dobry. Dzień dobry. No witam gdzie, serdecznie. Gdzie podwieźć? Dzień dobry, witam. A poproszę, poproszę pod IMS. Pod IMS, okej. Okay. Do głównego szpitala. Tak jest. Do głównego szpitala. Rozumiem. No to jedziemy. O, ostrzegam, że jest taryfa nocna. Bo to już wieczór. W porządku, nie ma problemu. Pan jest doktorem? Jakoś sobie... tak, tak. Ordynatorem dokładnie. Pan ordynator? Tak, pan ordynator. No proszę, to witam serdecznie, witam, dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Pan tu chyba nowy, bo nie kojarzę pana, żeby pan tak, tutaj tak, jeździł. Tak, tak, od na taksówce. No, tam trochę jeżdżę właśnie na taksówce, ale bardziej z rana. Aha, bardziej z rana. No dobra, jedziemy. No, niezbyt duży ruch, co prawda, no ale... Takie kursy zawsze PKP, coś tam, to się trafi. No oczywiście, że pieniążki, tak, coś tam. Panie ordynatorze. Widzę pan, że pan prywatną taksówką jeździ, no to jednak dobrze jest, jest nie gorzej, no. No, dostałem takie to zlecenie od firmy, dali mi na tą, więc... A, no to super, super. A ma pan pieniążki przy sobie, czy jedziemy pod bankomat? Powinienem mieć, mi się wydaje. No rozumiem. Chyba wystarczy. To ile pan ma może, tak, o. A ile za kurs będzie? No, jak, no już mamy tu z 5000 naliczone, to dojdziemy to z 8, nie? O kuźwa, masz to drogie te taksówki teraz. Nie, to nie, że drogie, tylko że po prostu ta taryfa nocna jest i dlatego. Aha. No i ładna jest, włożę pana w garniturze, jeśli jak pan sobie życzy, to... Mogę panu nawet bagażnik zagospodarować, bo to jest cała taksówka dla pana przez ten czas, kiedy pan ją użytkuje. Cała należy do pana. No, to spore pieniążki, wie pan. Powiem panu, że dla zdrowotności to chyba lepiej... Tak, tutaj no. Można się na rolek przerzucić. To panu wyjdzie, tutaj to panu przekażę. No dobrze. Pieniążki. No, wie pan, że chyba rowerkiem będzie taniej. Wie pan co, pan dzwoni, no. Wizytówkę mogę zostawić zawsze. Coś zawsze utargujemy, promocję. Dziękuję bardzo, panie ordynatorze. Osiem. Wie pan co, bo to... Ale nie spokojnie, tak, bo wie... no, no. To o to chodzi, że nam centrala mówi, że kto ile zarabia, to mamy tyle brać. No to pan ordynator dużo zarabia, prawda? A skąd pan wie, że dużo zarabia? A, panie ordynatorze. Ja prawie nie dostaję żadnych. No nie, ale wie pan, jakieś umowy od państwa... Tu 20% do pańskiego konta leci, wiadomo jak to jest. O proszę pana, ja powiem panu tak, gdyby nie fakt, że ogólnie moja siostra udusiła się skwarką, wie pan, skwarką, chleb ze skwarkami. Bardzo mi przykro. To ja bym nigdy nie pomyślał o tym, żeby lekarzem zostać, to tylko i wyłącznie powołanie, a nie tam jakieś pieniądze. Skwarek to jakiś chyba ten. No skwarki. Jakieś polska jakaś przyprawa, tak mi się wydaje. Nie? Czy nie? No. To wschodnie. O, przepraszam bardzo, telefon mam. No, proszę. Dobrze, nie zawracam głowy. Do widzenia. No i to mi się podoba. Pan ordynator przy pieniążkach jest.
8000 przy sobie nosi. Kurwa macie. Jakie miał włosy w ogóle? Takie dziwne, jakby kurwa łysy był czy coś. Dobra, no już mam więcej pieniążków, to mi się podoba. Jedziemy. 950? No to... Jak zarabiałem 950, to dla niego 8000 to nie jest dużo, nie? Nie no, to ładnie zarabiają. Ale na taksówce mogłoby się z 500 zarabiać. To byłoby w porządku, jakby się. A kto jest... A, bo ja muszę... Nie no. Ja prywatny jestem, to bym musiał, żeby tamci mi dawali więcej hajsu. Tak mi dużo dają. Ale 10 tysięcy mi jeszcze wisi ten... magik, nie? Pamiętacie? Bo wczoraj jeszcze za tą robotę 10 tysięcy miał mi dać, ale bał się kurde ten. Ciekawe, czy magik jest tu na Twitchu, na czacie, bo w sumie mam pytanie, czy co się wczoraj z nim stało. W końcu. Kurwa, wcisnęło mi się. O, to jest moje miejsce parkingowe. Ja nie przeszkadzam do rentą, że napisałem jak coś. No, ja jestem jak ten, możesz tak zrobić jak mówisz, no. Dobra. Nie ma problemu. Tylko po prostu daj znać, kiedy byś chciał coś. Dobra, dobra. Ja przygotuję. Dobra. Miłego grania. Okej. No witam państwa. Weź nys, no. O w czym mam chodzić? Niedługo fajny event się szykuje na Lexide. Ale czy wam nie powiem. Kurde, nie chcą kupić. Kurwa i poszedł, ale elegancko. Wygra się wścig, no wiem, że wygrałeś. Drugi byłem, 15 tysięcy moje, nie dostałem. Nie dostałem 15 koła moich. Kurwa mać. Poczekajcie.
Dostał lepiej i się złożył. Dostał lepiej i się złożył. Na jedną strzałą, więc no oczywiście, kurde, z pół obrotu to co wy siedzicie? Siup. Elegancko. A ten garniak to... Kurwa, no nie muszę to zmienić, bo... To jest po prostu... Jakbym... No jakbym ze ślubu, kurwa, uciekł, no. Kurde. Nie mogę, no. A jest tu gdzieś blisko przybierany? No. Na maskę trzeba podjechać. Na maseczki jakby się podjechało, no, to byłoby elegancko. Oj, chuj, chuj, poszedł. Właśnie. O, kupił. Kurde, daleko poszedł i kupił. Uwierz się w morto, cię nie zobaczą. Tak, wiecie, tak plecami trzeba. Ale ogólnie można się wtopić w otoczenie, nie? Na przykład jak policja przyjedzie, to mogę sobie stanąć i oprzeć się o barierkę albo palić papierosa. Albo się zachowywać jak lokalnie. Nie, na przykład mogę się oprzeć i, kurde, palić papierosa. I też dobrze, nie? Koleś, odłóż ten telefon, chodź. Siup. W tym garniaku. Kurde, mówiliście pod klub. No chyba jadę pod klub, bo tu już nic się nie dzieje. Dobra, jedziemy pod klub. Jeszcze temu zaproponuję. Tak mu się śpieszy. Jakby bonarką był. Nie wiem, Quelux. Chyba nie. Dobra, to był dobry wybór na ten. Just get back. Kurwa, no mać, pluje się znowu jak. Spierdalam. Dobra, jadę do klubu jakiegoś. Jadę do klubu. Trzeci raz mu sprzedajesz? Tak. I co, trzeci raz odmówię? Gdzie tu są kluby, bo tu jest gdzieś... Taka tak... Limuzyna stała, tylko że to chyba w prawo. O, kurwa. Przez ten, przez alejkę jakąś jadę. Ale tu pusto jest strasznie. Gdzie jest ten klubik, co? O, tam był jakiś, kurde, z gwiazdką. Bo tu też jest. O, tu coś jest. Ale tu pusto, tu nikogo nie ma, cholera. Tu też coś jest i też nikogo nie ma. O, tu się coś... Tu się kręci filmy. Hollywood, kurwa. Hollywood, kurwa. Tu w ogóle światło. Jakiś basen. O, chyba nie.
No, dobra, jedziemy pod ten Uni, czy tam Unicorn Club. Powiem wam, że to nie jest takie łatwe sprzedać narko, chociaż jak w centrum miasta sprzedawałem o kino. No, w dzień to było elegancko. Nie trzeba to tak podejrzeć. Taksi, taksi, taksi! Dobry. Znaczy ja muszę prywatny samochód wziąć, tak czy siak, dzień dobry. Rozumiem. No. Kurde, ładne auto! Ile takie auto, panie? Ile to auto? Co się dzieje? Co się panu dzieje?